Witam Państwa z Wrocławia. Mówi Beata Andrejas, jest 16 czerwca 2015 roku. Pewnie niektórzy z Państwa zastanawiają się, dlaczego używam nazwiska Clooney. Ale może o tym w innym filmie. Teraz przejdźmy do Komisji Senackiej, która dzisiaj się odbyła, mianowicie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłuchajmy, co się tutaj dzieje na tej komisji. Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę. Widzicie Państwo, ile osób jest tutaj obecnych. Nasze 152 posiedzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektor Departamentu Finansów Aleksandry. Kilkanaście osób, poniżej 15. I te osoby decydują o tym, co się dzieje z polską wsią, a dzieje się bardzo źle. Rolnicy protestują masowo. Pan Jarosław Wójtowicz, zastępca prezesa. Witam również. Na tej fali protestów wypłynęła osoba o nazwisku Izdebski, a również Kukiz w pewnym sensie, bo Rybak, jego pomocnik Piotr Rybak, był wszędzie, był na protestach górników, był na protestach rolników, rolnicy, górnicy. Pamiętacie Państwo te hasła? Zaproszenia. Widzę tutaj przedstawiciele zawsze. Rolnicy protestują pod URM-em. Państwa senatorów, biuro nasze, również pan legislator. Ale tym się ta komisja i legislatorzy w ogóle nie przejmują. Pokażmy. Eugeniusz Sendecki, bardzo często o tych protestach o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Pod URM-em, czyli KPR-em. Druki sejmowe 3365, 3404 i 3403. Przepraszam. A jeśli można, to pani minister, proszę o. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, panie, panowie. Przedkładana dzisiaj do zaopiniowania ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wdraża do przepisów krajowych w Zielonym Miasteczku, europejskie, a w szczególności rozporządzenie Parlamentu i Rady TV Narodowa, bardzo dużo filmów. 2013 roku. Jeden miesiąc temu. Zobaczmy ten. Zadania jednostek obsługujących cały proces przyznawania pomocy. No, partii Korwin to nie chcemy patrzeć. Chcemy. Akurat taki film się włączył. Instytucji akredytującej i agencji płatniczych, instytucji certyfikującej, jednostki koordynacyjnej. Dawno nie byłem w Warszawie, ale podobno to miasteczko jest non-stop od kilku miesięcy. Od początku roku zaczęło się w zimie, w ciężkich warunkach ludzie tam nocują w tych namiotach. Podmioty publiczne, to tak najogólniej. Jesteśmy wdzięczni osobom, które relacjonują Zielone Miasteczko. Robi to także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, mam trzy uwagi do ustawy. Nie tylko Eugeniusz Sendecki, ale też w tym namiocie, gdzie właśnie trwa poczęstunek i panowie jedzą i na początku się pomodlą, bardzo proszę. A ci tutaj obradują jakby nigdy nic, proszę Państwa, w tym Senacie, te kilkanaście osób, kilkunastu senatorów, im się dzieje bardzo dobrze, oni tutaj w ogóle kryzysu żadnego nie odczuwają, oni siedzą na Zielonej Wyspie. No my nie, proszę Państwa, my Polacy żyjemy w nędzy, w biedzie. Chciałam Państwu jeszcze kanał Jan Janków pokazać. Jednakże ustawa zastrzega jeszcze jeden skutek dla wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, też pokazuje na protesty, nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jest to w takim przypadku Jan Jankow, polecam, to się rząd lawina. Lokalna grupa działania na 3 lata jest wyrzucona z tej formy
pomocy. I się ludzie modlą o to, żeby opamiętano się wreszcie u władzy w Polsce. Klikniemy polubienie tego filmu. Zachowania niezgodne. A ci tutaj, proszę bardzo. Widzicie Państwo różnicę. Tylko jest pytanie, czy samą modlitwą damy radę, my Polacy, obalić tą żydokomunę w 2015 roku. Nadmierne pobranie, nienależyte pobranie, szanowni, nadmierne, będzie wynikało z przyczyn, które nie zależą od strony. No wyobraźmy sobie hipotetyczną. Obawiam się, proszę Państwa, że jednak trzeba będzie więcej narzędzi użyć, nie tylko modlitwy. Wyższą kwotę. I wtedy niestety żeby przegonić żydokomunę z Sejmu i Senatu. Będzie należało zastosować. Trzeciej RP. Aby ograniczyć tutaj odpowiedzialność beneficjentów, to może podejść do tego tematu na kilka sposobów. Najbardziej radykalnym jest po prostu... Ludzie są zdeterminowani, oskarżają PSL, Partię Ludowców o antypolskie działania razem z antypolską platformą. Ustalić, jakie zachowania zasługują na taką sankcję, a jaką nie. Ale ci Żydzi, jak Państwo to widzicie, nic sobie z tego nie robią, oni tutaj są bardzo pewni siebie. Leżą wyłącznie po stronie beneficjenta, ale oczywiście to jest temat, oni tutaj... się zastanawiać. Może to być kwestia zawinienia, może to być kwestia, kiedy te przypadki... 30 minut spotkali się dzisiaj, 16 czerwca. Obydwie strony umowy. I tutaj do tego proszę zobaczyć, o czym oni tutaj mówią. Uwaga. I teraz panie przewodniczący, czy pan przewodniczący życzy, żebym kontynuował, czy dał szansę odniesienia się do... Dobrze. Uwaga numer dwa. To jest najlżejszego kalibru, że tak powiem. To jest kwestia, jak sądzę, czysto redakcyjna. Artykuł 23... Czysto redakcyjna, oczywiście, dlatego, że oni zmieniają jedną ustawę za drugą, poprawkę do poprawki, poprawek. Stanowi. Czysto redakcyjnie, zawsze tak bagatelizują te zmiany. W ogóle sobie w ogóle się nie przyznają do tego, że to oni to prawo tak zepsuli. Finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i tak dalej. Zobaczmy, ile Sejm naliczył, bo obiecałam Państwu, że wrócimy na stronę Sejmu. W tym tygodniu, jest już wtorek. Ja mam wrażenie, zobaczmy, że mam tutaj do czynienia z jednak, co tutaj Sejm umieścił. To znaczy, to rozporządzenie określa pracę Sejmu. Tych środków. Ja tutaj wiem, że ministerstwo stoi na innym stanowisku. I co tu widzimy? 610, komisji, proszę Państwa, jest. Ale wydaje mi się, że w samym rozporządzeniu nie ma procedury, która pozwoliłaby na... Spełniły się najgorsze oczekiwania. W związku z tym, nie ma procedury, 610. W związku z tym, to Państwo napiszę. Nie otrzymują, a klasyfikują środki. Ale tutaj pozostawiam to do uznania Wysokiej Komisji. I to jest moja uwaga numer dwa. I uwaga numer trzy. 610. Dotyczy przepisu artykułu 26 ustępu drugiego, który stanowi... jednej kadencji. Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie artykułu 7 ustęp 2. To jest przepis, w którym przyznaje się specjalną akredytację ministrowi właściwemu spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu dla spraw... 610, proszę Państwa, 610 ustaw w jednej kadencji Sejmu Senatu na wiejskiej. 610. Pobili własny rekord świata. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, w którym jest przyznana ta specjalna akredytacja. Prawnych. Specjalną akredytację udzielono jednostce koordynującej... A podobno marszałek Sejmu podał się przecież do dymisji. Ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu... Nie widzimy tego zupełnie. ...na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Bo zdążył jeszcze przecież. Nas było stan ostatni, był... Akredytacja udzielona na podstawie drugiej ustawy. Pamiętacie Państwo, 593, roku. Ja chcę a dzisiaj już jest 610. Wciąż obowiązuje. W związku z tym potrzebne są dwa przepisy wykonawcze. Czyli na jednej sesji podjęli 23, uchwalili 23 buble prawne, bo to jest jeden bubel za drugim. Przepis w obecnym brzmieniu, on i teraz te buble spłyną wszystkie do
że tegoż Senatu, który tutaj będzie te buble obrabiał w sposób bardzo szybki, bo widzimy, że zależy im na czasie. Z tym jakiś problem, to można bardzo się śpieszą. Inne rozwiązanie, to znaczy w starej ustawie, to jest z 2006 roku, wprowadzić przepis, który powie, było 593, że ta nowa akredytacja będzie się odnosiła, będzie 610, bo te 23, ta różnica, 23 spłyną do Senatu, spływają. Dla nich ustawa z 2006 roku to już jest stara ustawa, słyszeliście Państwo. Stara ustawa to jest. Ten przepis, który mówi poprawka pana legislatora do pierwszej poprawki, dałoby się skreślić, czy nie dałoby się skreślić? Aha, czyli jest tu tylko 10 senatorów, bo reszta to są legislatorzy. Z tego tytułu Państwo chcą wprowadzić tę restrykcję, bo poprzednio nie było tego zapisu i funkcjonowało. Przypomnę, że jesteśmy dalej na tropie Polaków w USA. Liczymy Polaków w USA. Naliczyła Państwowa Komisja Wyborcza 10 maja 2015 roku 22 141 Polaków w USA. I dlatego zadałam dzisiaj pytanie. Potencjalnie dopiero mogą się zdarzyć tacy, którzy jest na fanpage, bardzo aktywny. Musimy to trochę, żebyście Państwo lepiej widzieli. Przenoszą to, co jest w ustawie o finansach publicznych, do tej ustawy. A więc Ruch Narodowy, już teraz wiemy jakiego narodu, mianowicie nie polskiego. To nie jest polski Ruch Narodowy, to jest Ruch Narodowy ŻOP, Żydowskie Odrodzenie Polski. I zacznijmy od tego, że pożyczki. To Żydzi typowe, noszą brody. Udzielane są. Noszą brody. O, poubierali się też w paski. Z budżetu państwa, polegającą na tym, że budżet państwa. Gdzie jest, jest Polonia w Los Angeles? A gdzie to jest? Zadałam takie pytanie, dlatego że. Z rozchodów budżetu państwa. Ktoś założył Polonia i tutaj. W strony takie najróżniejsze miasta w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Również do pożyczek, i które są udzielane. Są to zwrotne pożyczki, bardzo niewielkie. Nazywa to Polish Diaspora. No to się w głowie nie mieści. To już od razu widać, proszę Państwa, że coś tu jest koszerne, diaspora. My nie używamy na tego słowa na Polonię. Polonia to jest dla nas Polonia, a nie Polish Diaspora. Ponieważ jest to dla każdego Polaka międzynarodowe słowo, Polonia, nie wymaga tłumaczenia, ale Żydzi, widzicie Państwo, co z tym zrobili. Diaspora. Żeby była jasność w sprawie, dlaczego jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać dodatkowo, oprócz tego, że korzystają ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogą dodatkowo otrzymać wyprzedzające finansowanie, pomimo że środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczą właściwie tylko refundacji i nas nie powinna już boleć głowa o to, skąd jednostka samorządu terytorialnego weźmie środki na sfinansowanie danego działania i danego projektu. Tak. To jednak przypomnijmy, skąd możliwość wyjścia naprzeciw jednostki biorą środki. Jednostki są zadłużone, ale oni w tym Senacie się tym w ogóle nie przejmują. Proszę bardzo. Właśnie najbardziej zadłużonym województwem jest województwo Dolny Śląsk. Na co się nie zgadzamy, bo w ogóle nie wiemy, gdzie te pieniądze są. Wydanie należnie lub nadmiernie, to ma mnie zwrócić, po pierwsze zwrócić. Polecam Państwu ten film Cookies Sejmik Dolnośląski Zbrojewska Dudkiewicz i niemiecka fundacja Friedrich Ebert Stiftung, bo te nazwiska Zdrojewski Dudkiewicz, Bogdan Zdrojewski, przypomnę, 3 kadencje prezydent Wrocławia, a Dudkiewicz 4 kadencje, 4. Już w tej chwili leci. I oni twierdzą, że to, że Wrocław i Dolnośląsk jest najbardziej zadłużonym województwem w Polsce, mimo, to jest normalna rzecz, dla nich to jest zwykłe,
Dlatego nie wymaga to w ogóle, widać u nich, żadnego tłumaczenia się ani żadnej odpowiedzialności, bo przypomnę, nie widzimy, gdzie te pieniądze się podziały. Nasze dzieci, wnuki i prawnuki mają je spłacać, a my nie wiemy za co, gdzie są te pieniądze. No proszę, takie odkrywcze zdanie, któreś tutaj powiedziała z pani. Nieszczelny system. Jest przy udzielanej pożyczce. I co? Tak. I to sankcja już jest skuteczna, że nie można dostać pożyczki. Na tak, bo 3 lat pożyczki. I ja to rozumiem, ten przepis ma rację bytu i okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy... I okej, okay, no dla nas to nie jest okej, okay, dlatego, że my na to wszystko, na tych bolszewików na wiejskiej się w ogóle nie zgadzamy. Ten podmiot zostanie ukarany, wyrzucony na następny. Bo co innego jest pożyczka nieprawidłowo, zakazanie pożyczki na następne 3 lata. I pytamy. Pożyczkę, ale tylko pożyczka czy to będzie sankcja? Pytamy, pożyczka, proszę państwa, polecam kawową Pospolite Ruszenie Polaków, przypomnę. Przecież ustawa, która mówi to jest to właśnie ten komitet, który mamy tam zapis, proponuje jako jeden wspólny komitet dla wszystkich Polaków pod wybory parlamentarne 2015 roku. Bo niestety wielokrotnie się z nią zgadza. Do, ani do Kukiza, ani do Izdebskiego ja osobiście nie przyłączę się ze względu na JOW-y. Jakie jest moje zdanie o JOW-ach, to państwo może wiecie. Polecam film, może wkleję tu link o JOW-ach. Ale to, co wczoraj w nocy odkryłam, że proszę państwa, cała Polonia na świecie według Państwowej Komisji Wyborczej ambasadorów w tych wszystkich państwach, o które chodzi, wynosi 118 tysięcy. Proszę państwa, 118 tysięcy Polaków na całym świecie. Przez 3 lata nie może odbiegać się pożyczkę. 118 tysięcy Polaków. To środek niż odebranie możliwości udziału w tych programach pomocowych. Że to chodzi tylko o tą pożyczkę. Ale tu chodzi o pewną zasadę. Ja o nią próbuję tu walczyć. Dziękuję. Na świecie. Proszę, panie przewodniczący, bo to jest, żeby pełna była... 118 tysięcy Polaków na świecie, proszę państwa. To jest 10% tego, co powinno być, bo liczymy, podaje się takie dane, że jest 20 milionów Polaków na świecie, rozsianych za granicą Polski. Pod dany projekt. I to się by zgadzało, że największa Polonia na świecie, mianowicie w USA, według tej Państwowej Komisji Wyborczej wynosi 22 141 i jest to 1/6, tu proporcje by były 1/6 całej Polonii światowej. Dla jednostki do samodzielnego wykonywania. To jest, proszę państwa, zadań. Taki skandal. Obsługę tego rachunku prowadzi. A znajdziecie to państwo na stronach. Nie ma opcji, żeby można była wina oficjalnych postawa. Wybory prezydenckie. Dziękuję. Zgłaszał się tutaj pan dyrektor, tak? Czy radca ministra? W 2015 roku. Ministerstwo Finansów. W zasadzie pani dyrektor wyręczyłam. Ja chciałem dokładnie powiedzieć to samo, że nie ma takiej opcji, żeby beneficjent fizycznie tymi pieniędzmi zarządzał choć przez chwilkę. Dlatego, że zgodnie z umową zawartą z i te dane są dostarczane faktury. Liczba uprawnionych do głosowania na całym świecie, bo w wyborach prezydenckich bierze również udział Polonia. To jest 30 709 281 osób. Więc nie ma opcji pobrania i jak porównamy to z wyborami, ja rozumiem, że mamy wyjaśnione co do pozostałych poprawek do samorządów. Kolejna poprawka dotyczy artykułu do samorządów, ustępu pierwszego, gdzie które, piszemy, że po których cała Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji. Tutaj faktycznie dostają fizycznie środki na pomoc. Liczba uprawnionych do głosowania było 30 milionów 591 866
I wiemy, że tu Polonia nie może brać udziału, bo to są wybory samorządowe, a więc różnicy między wynikiem, tą liczbą uprawnionych do głosowania. Mają otrzymać. To jest zapisane w taki sposób, aby w wyborach prezydenckich 30 milionów 709 281, finansowanie pomocy a publicznej. Różnica co oczywiście minus, czyli też nie powinno mieć miejsca, 30 591 866 uprawnionych do głosowania tylko Polaków w Polsce. Tylko refundacja. Daje nam właśnie to 118. Mówimy o wydatkach. Dotacjach. Ta różnica to jest 118 tysięcy. Czyli wychodzi na to, wynika z tego, że cała Polonia Światowa to jest zaledwie 118 tysięcy Polaków. 118 tysięcy. I dopiero wtedy ta dotacja jest przelewana na podstawie umów. USA 22. W tym momencie 141, w RFN 17 tysięcy z haczykiem, a wiemy, że jest tam kilka milionów Polaków. To się po prostu na pokrycie wynagrodzeń nie trzyma marszałków, którzy obsługują program rozwoju obszarów wiejskich. Tak to się faktycznie odbywa. Nie tylko wynagrodzenia, tam również są wydatki administracyjne i wszystkie inne koszty, które są związane z obsługą programu rozwoju obszarów wiejskich. Głównie wynagrodzenia. Jeszcze obwody, więc tych obwodów zagranicznych jest ponad 250. Nie wykluczam, że strona rządowa ma tej rację, natomiast mnie to nie przekonuje. Dlatego, że pierwsze ja głosowanie. Pokażę Państwu, ile tych obwodów tu jest. Więc cały ten świat jest tutaj pokazany na mapie. Ja domyślam się, w czym jest rzecz, natomiast jestem przekonany, że można to lepiej napisać. Natomiast to jest kwestia czysto redakcyjna już teraz. Dziękuję, pan radca. Na całym tym świecie jest zaledwie 118 tysięcy Polaków. Zwróćcie uwagę, że sformułowanie zgodnie z klasyfikacją dochodu, wydatków i tak dalej odnosi się tylko i wyłącznie do czynności ponoszenia wydatków i nic więcej. Czyli Państwowa Komisja Wyborcza zlikwidowała prawie 90% Polonii, zostawiła 10%. Zaplanuje sobie wydatki bieżące, czy mają to są głównie z pomocą techniczną w ramach PROW-u, to w takiej pracownicy samej klasyfikacji budżetowej ma obowiązek je wydać. W związku z tym dyplomacji, w ambasadach, konsulatach i przy. Cóż to są za wybrańcy do 10%? Środków określonej podziale klasyfikacji budżetowej. Tylko i wyłącznie. Rozumiem. Mogę się zbudować. Nareszcie teraz zrozumiałem, o co chodzi w przepisie. Tylko, że on teraz jest, widać, że on jest źle sformułowany, tylko w innym miejscu. To znaczy, jeżeli dokonamy tego rozbioru gramatycznego tego przepisu, to wyraz zgodnie z klasyfikacją odnosi się do otrzymują, a nie do ponoszonych. Jeżeli chcielibyśmy położyć tak, akcent, oni w tym czasie w Senacie nad wyrazami się zastanawiają. Kto im dał prawo do finansowanie kosztów psucia, które są ponoszone na realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją dochodów całego systemu prawnego w Polsce w taki sposób, jak oni to robią. Ortodoksyjne. Przypomnę. Jeżeli wszyscy wiedzą, o co chodzi, to 610 ustaw uchwalił Sejm, czyli Senat. Jeszcze ostatnia rzecz. W tych tygodniach będzie te 23 ustawy. Zostało to wprowadzone różnicy w projekcie właściwie ustawie już teraz w ten sposób. Bo to już przeszło przez Sejm, a minister finansów nie a to przez Senat i teraz ta różnica 23 będzie w tych tygodniach w Senacie na tych komisjach. W takim składach się odbywało. 2014-2020 została przepychanie jednostki koordynującej do Komisji Europejskiej. Tego bardzo złego prawa, to są buble prawne, przypomnę. I nie zachodzą żadne to jest, to są lobowane ustawy, przestępstwo. Cofać, działalność przestępcza, zorganizowana przestępczość w Senacie, proszę Państwa. Jesteśmy tego świadkami miejsce, właśnie już dzisiaj, 16 czerwca 2015 roku. Otrzymałby rolę jednostki koordynującą tylko na przykład minister do spraw finansów publicznych z ministrem do spraw ochrony środowiska. Wtedy faktycznie miałoby konieczność byłaby miejsce kolejnej akredytacji. Dziękuję panie wiceprezesie.
nie negując całego założenia, uważam, że zostało to jednak źle rozpisane. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że zarówno ustawa z 2000... Przypomnę, Zielone Miasteczko pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, czyli urzędem infamis Ewy Kopacz i innych tam ministrów infamisów, bo praktycznie wszystkie osoby z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które głosowały za konwencją przemocową gender od 18 kwietnia 2015 roku są infamisami, jak sam Bronisław Komorowski, który ratyfikował tą konwencję gender. Ma również akredytację jako jednostka koordynująca w rozumieniu artykułu 7.1. Wtedy było to wszystko rozpisane. A teraz ustawa zakłada następujący mechanizm. Mamy tego otworzoną furtkę i jak rozumiem, nie zamierzamy z niej nic skorzystać. To tak się nie robi. Przepisy wykonawcze należy wydawać do ustawy. Po prostu dziękuję. Anihilacja Polonii, proszę Państwa. Nastąpiła anihilacja Polonii w tym systemie. Zostało zaledwie 10% tych Polaków za granicą. Którzy, na przykład przedstawiciel Polonii, dzisiaj napisał na Facebooku, na KWW Pospolite Ruszenie Polaków, Stefan Buchholz napisał: Jan Polonia i zabieram głos, ażeby zagłosować. Polonos musi mieć polski ważny paszport, a ten kosztuje dwa razy tyle, co na przykład amerykański. Jak już kupi sobie paszport, czyli przedłuży sobie ten paszport tylko do głosowania, tutaj dodał w nawiasie, no ja myślę, że jeszcze do innych spraw ten paszport może się przydać, to musi znaleźć najbliższy punkt do głosowania. Ja miałem ponad 500 kilometrów. Można pocztą wysłać, ale z tego co wiem, to żaden taki list nie... ja miałem ponad 500 kilometrów, pisze pan Stefan, można pocztą wysłać, ale z tego co wiem, to żaden ten list z głosem nie doszedł do konsulatu z winy lokalnej poczty. Czytając opinie Polaków tych z Nadwisły, to w większości uważają, że nie powinniśmy brać udziału w głosowaniu, w tym w Polsce. Jeżeli już coś musimy robić dla Polski, to wysłać paczki, a najlepiej gotówkę. No to jest przykre. Jesteśmy bardzo podzieleni, proszę Państwa, bardzo podzieleni. I ja odpisałam w związku z tym panu Stefan Buchholz, że uważam, że Polonia powinna otrzymać także prawa wyborcze czynne i mieć swoich posłów w Sejmie, na przykład po dwóch z dużych kontynentów jak Ameryka i Europa i jednego z Australii. Bo świat i Polonia świata jest nam bardzo potrzebna, proszę Państwa. I może być tak, że zbrodniarze sądowi w PKW naliczyli 118 tysięcy Polaków na całym świecie i my się z tym pogodzimy. I apeluję przy okazji do elekta Duda, żeby się tym tematem jak najszybciej zainteresował i wypowiedział w tej sprawie i podjął działania, bo sam wyjazd do RFN, jego wczorajszy, znaczy planuję, czy słyszałam tą wiadomość, planuję wyjazd do RFN i do Paryża z wizytą pierwszą oficjalną, nie załatwi sprawy Polonii.
bo nie trzeba nam żebrać u obcych, tylko trzeba tutaj, proszę Państwa, zrobić porządki. I wyjaśniam panu Stefanowi Buchholz, że wyłącznie w wyborach samorządowych Polonia nie może brać udziału, bo to biorą udział, jasna rzecz, tylko Polacy, którzy mieszkają w Polsce w wyborach samorządowych. Chyba, że w jakiś sposób zostanie rozszerzona ta formuła na samorządy polonijne. Ale w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych jak najbardziej nie zgłosi tego rozporządzenia do Komisji Europejskiej. To oczywista rzecz. Dlatego, że nie będzie transferu. Dlatego też napisałam, panie Stefanie Buchholz, chyba źle mnie pan zrozumiał, bo na taki stan, że z 20 milionów Polaków na świecie PKW upoważnia do głosowania zaledwie 118 tysięcy, a więc 10% Polaków. Bez tego ogniwa nie ma. Nigdy się nie zgodzimy. Ja mam propozycję do pana. Jest to ewidentne, nielegalne pozbawienie Polaków biernego prawa wyborczego, czyli podstawowego prawa człowieka. To jest racjonalne i przedyskutujemy to jeszcze. Czy teraz pan, panie Stefanie, lepiej rozumie, o co antypolskiej żydokomunie faszystów PRL BIS chodzi? Czy jest taka wola, żeby to na posiedzeniu zgłosić? No. O to im chodzi, między czyli innymi, bo tym koczownikom chodzi o to. Oni się przemieszczają tu swobodnie. Czyli rozumiem, swobodnie. Hazaria, bo to są Żydzi hazarscy. Ustawę bez do Rzymu niestety i Izraela, Mongołowie, to są Azjaci, to są. I dowód tego jest niestety tutaj, Los Angeles. Jak ta Hazaria jak wędruje również tu we Włoszech. I tu trzeba naprawdę, proszę Państwa, oddzielić ziarno od plew. Koniecznie. A Państwową Komisję Wyborczą proponujemy zlikwidować i na ich miejsce za 200 tysięcy miesięcznie, bo takie honoraria tych 9 sędziów zawodowych pobiera, zorganizować Radę Prezydencką, która przygotuje kandydatów, których naród polski mógłby jednego chociaż z nich zaakceptować w wyborach jawnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. Jak oni tu się cieszą, mają dobre humory. Oni, proszę Państwa, ci Żydzi na wieści, oni biedy i nędzy nie znają. Nie wiedzą, co to jest. W PRL żyło im się znakomicie, zawsze na stanowiskach, zawsze z przywilejami, a w PRL BIS po zamachu stanu w 89 jeszcze lepiej. Ja też Państwu dziękuję, mówiła Beata Andrejas z Wrocławia.